ta nieuznana bramka dla reprezentacji Mołdawii. Jak to wygląda twoim fachowym okiem? No tutaj Radek rzucał procenty, ja nawet tę większą skalę, że tak powiem, dam większy kaliber, myślę, że 70 do 30, nawet 80 do 20, że tego faulu po prostu nie było. Było to jakieś delikatne pchnięcie tak naprawdę Szymańskiego, który lekko, on nawet się Szymański nie przewrócił, zwróćmy na jego reakcję, on nawet nie chciał tam faulu, nic, było to naprawdę delikatne, takich fauli się nie gwizdzie przede wszystkim, rzadko kiedy to widzimy, no i tak odwróćmy to w drugą stronę, czy za takie coś byłby rzut karny, no myślę, że nie i tutaj ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała, ale z racji tego, że jednak widoczny jest ten ruch rąk w plecy Szymańskiego, no to jednak VAR milczał, no i nie zainterweniował, ale moim zdaniem mega fart dla Polaków, że po prostu sędzia nie do końca doświadczony jeszcze na szczeblu międzynarodowym odgwizdał to przewinienie, bo nie jeden, no, zdecydowana większość tak naprawdę arbitrów stopu po prostu by to puściła, czyli tak jak tego oczekuje UEFA. Sędzia tutaj miał szczęście, bo jak się okazało później, w wyniku tego spotkania absolutnie swoją decyzją nie wypaczył, ale to tylko szczęście arbitra, absolutnie nie nasze. To tak zapytam cię jeszcze z perspektywy kibicowskiej, no bo pewnie to spotkanie również pod takim kątem oglądałeś. Jak się dzisiaj czujesz po tym starciu? Nie, no jest, szczerze mówiąc, jest dramat i myślę, że to, co powiedziałeś, top 1 kompromitacji, to ja się zgadzam, bo ja sobie nie przypominam takiej kompromitacji. Okej, była Słowacja na Euro, był wspomniany Senegal, ale no z takiego 2-0, gdzie wydaje się, że wszystko jest już załatwione, no w takim stylu stracić bramki. Też zastanawiałem się przy trzeciej bramce tak w ogóle, dlaczego Szczęsny stanął po tym piąstkowaniu. Myślałem, że może gdzieś tam chciał faul, no analizowałem powtórki, ale tam tego faulu niestety nie widać i trudno powiedzieć, co nasz bramkarz, który niedawno świetny mecz zagrał z Niemcami, tak naprawdę zrobił. No, fatalna postawa całej drużyny w drugiej połowie, bo pierwsza połowa, no, myślę, że nie możemy mieć większych pretensji, bo było to, czego oczekiwaliśmy, ale ta druga, no to wręcz skandaliczna, bym powiedział.